Ja, ja jestem bieżący, ale ja do obcego faceta nie będę chodził opowiadać, czy chodziła opowiadać o moim życiu, to jest moje życie, moja sprawa skopa, a poza tym, skoro Pan Bóg wszystko widzi, to chyba wie. I paradoksalnie się zgadzam z tym. Ja też bym do obcego faceta nie poszedł do spowiedzi. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński. Zapraszamy. zapraszamy! Oglądał ksiądz film Faceci w Czerni? Fragmentami, ale sam, samej istoty tego filmu nie, nie znam. Generalnie chodziło o to, bo to będzie temat dzisiejszego spotkania. E, oni tak resetowali pamięć. Generalnie ci kosmici tam gdzieś się pojawiali, ludzie to A, widzieli chodziło o to, żeby ludzie nie widzieli, że są kosmici i żeby tych facetów w czerni też nie rozpoznali. Oni mieli takie urządzenie, takie tik-tik. Czy książek jest w konfesjonale, to tak ma takie tik-tik, resetuje nam pamięć? Tak, to jest, jak to ktoś powiedział, to jest taka tak zwana łaska zapominania. My spowiadamy dziesiątki, setki ludzi, ale. To gdzieś umyka. To, to jest jakaś łaska. Rzeczywiście zapominania to jest chyba naturalna rzecz. E, Także nie nosi się tego i to nie jest tak, że ksiądz kogoś spotyka. Sami wierni często podchodzą. Proszę księdza, e, proszę księdza, bardzo dziękuję za spowiedź. Ja byłem u księdza przedwczoraj u spowiedzi. Tak, naprawdę no, nie pamiętam. Ludzie bardziej pamiętają niż my. I mamy łaskę zapominania. Jestem katolikiem. Lubię, spow lubię spowiedź. Jest to trudny sakrament, też trudne przeżycie czasami. Ale lubię. Fajnie jest. Yy, a najfajniejsze tak technicznie w tym wszystkim jest to ta łaska Ducha Świętego, który jest w konfesjonale. Bo my sobie gadamy teraz, ale jak wejdziemy do konfesjonału, to będziemy gadać inaczej. Oczywiście, dlatego, że na, innym, na innej płaszczyźnie. Yy, ksiądz może się przyjaźnić z kimś, kolegować. To naturalna rzecz. I tak bywa. Ale to nie przeszkadza, żeby na płaszczyźnie wiary wierzy, że to jest osoba, która jest narzędziem w ręku Chrystusa. No bo przypomnijmy podstawową prawdę, że to, to nie ksiądz jako człowiek, tylko jako, jako no, wybraniec, apostoł, prezbiter, który został do tego wyświęcony, konsekrowany i ma władzę. I ma władzę taką jak apostołowie, odpuszczania grzechów. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Poza tym, banalną rzecz no, przypomnijmy, że naprawdę sakrament pokuty to nie jest wymysł księży. Dla nas, księży, Posługa w konfesjonale jest chyba najcięższa. Może Katecheza z trudną młodzieżą, ale jednak chyba Konfesjonal jest najcięższym kawałkiem chleba w posłudze, dlatego to nie jest takie, takie I miłe godzinami siedzieć. Tego sakramentu udzielać tylko w pełni uformowany ksiądz. Nie diakon, tylko już ksiądz poświęcenia. poświęceniach po tak. Mało tego, jest jeszcze tak, że do niedawna przynajmniej było, że z Pewnej kategorii grzechu nie może rozgrzeszać ksiądz do trzech lat państwa. Bo jest i taka materia ciężka, trudna, że to powinien starszy już z pewnym doświadczeniem ksiądz, bo, bo takie są czasami skomplikowane historie ludzkie. Natomiast wyznawajcie sobie grzechy nawzajem. No, moi drodzy, panie Michale, to My tak samo korzystamy z sakramentu pokuty. E, my też chodzimy do współbrata w kapłaństwie. Pan powiedział, e, jest to tak, e, lubię się spowiadać miło, dobrze, ale tak e, między wierszami pan powiedział, ale to jest trudne, boleśnie. To, to jest trudne. No to, bo jest... to jest najboleśniejszy sakrament. Chrzest nie boli, Eucharystia nie boli, e, sakrament małżeństwa nie boli. Znaczy, no, sam, sakrament, sam sakrament nie boli, bo jest miło, bo prawa. Potem pobolewa. A tu z istoty musi boleć, bo to nie jest przyjemne oskarżać się ze swoich grzechów. Ale taka jest istota tego sakramentu. Ale chyba wszyscy potwierdzą, jakie, jaki stan towarzyszy po spowiedzi, po rozgrzeszeniu. To jest taki pokój serca, którego nikt nie da. No ta ulga, taka, przepraszam za porównanie, Święty Pamięci ksiądz Piotr użył takiego sformułowania zwymiotować grzechami. Człowiek, jak na torcję, no mdli go, no, nie może funkcjonować. Wywali to z siebie. Jest, lżej. Jest, jest o jak jest lżej, że normalnie może żyć i funkcjonować. Takiego pokoju serca nie da nikt. Ksiądz już trochę powiedział, trochę mi odpowiedział na to pytanie, ale niech ono wybrzmi w pełni. Zaczerpnę z tego stereotypu, z mainstreamu, z tego, co właśnie się słyszy czasami gdzieś nawet do nas dociera. Chociaż mam wrażenie, że w kościele tak źle nie jest, jak się o tym mówi, ale e, ja, ja, ja jestem wierzący, ale ja do obcego faceta nie będę chodził opowiadać, czy chodziła opowiadać o moim życiu, to jest moje życie, moja sprawa a, a poza tym, skoro Pan Bóg wszystko widzi, to chyba wie. I ja sobie z Panem Bogiem pogadam. I paradoksalnie się zgadzam z tym. Ja też bym do obcego faceta nie poszedł do spowiedzi którego jeszcze nie znam, ja bym też do faceta nie poszedł. I, do spowiedzi to się idzie do Chrystusa, a nie do faceta. A to, że Chrystus sobie wybrał najpierw a potem apostołów, a potem, a potem księży, kapłanów, wszystko to wynika z objawienia i z tradycji, z życia Kościoła, no to. To się nie idzie do, do, do człowieka jako człowieka, tylko się idzie do Chrystusa. A że narzędzie w ręku Chrystusa. A tak jak ksiądz, odprawia przez święto, czy to odprawia jako kowalski, czy jako Nowak. Chrystus użycza sobie rąki ust o tego wybranego. Ten ktoś oddaje Mu życie na służbę Chrystusowi. Chrystus. To jest, to jest ta wielka tajemnica, przed którą nam tylko wypada klęknąć i Bogu dziękować, że możemy dotykać Jezusa w sakramencie pokuty, w Eucharystii, w sakramencie Bierzmowania, no w każdym sakramencie, dotykać Jezusa przez osobę kapłana. Zostawmy, jaki to jest kapłan, czy super święty, czy słabo święty, czy może. Czy może... a rozmawialiśmy o tym, że sakramenty tak. sakrament jest sakrament. Bez może względu być na niegodnie, to... po prostu niestety o, tak, tak. czasami udzieliły. I to bez względu na to, jaki ksiądz, ale sakrament jest ważny. I, I podkreślę raz jeszcze, ja idę do Chrystusa, a nie do jakiegoś obcego faceta. I dlatego, jeżeli nie ma wiary, nie ma wiary, no to nie ma tego zrozumienia. A poza tym Pan Bóg zna moje grzechy. Otóż tak. Tylko. Pan Bóg też zna, a doskonale Chrystus, który nauczał ludzi jako Syn Boży, zna i przenika mentalność człowieka. Gdy człowiek wypowie jakieś swoje grzechy, ale potrzeba drugiej osoby, która zobiektywizuje, jakby z dystansu spojrzy na ludzkie słabości i grzechy i w niektórych sprawach. Pomoże, wyjaśni, podpowie. Czasem wręcz powie się, że to nie jest grzech, gdzie czasem ludzie traktują coś za grzech, a grzechem nie jest. Bo tak to człowiek taką, z chrześcijaństwa robi sobie taką prywatną religię, że mi jest nikt niepotrzebny, żeby mi z boku dopomógł. Wezmę sobie to, co jest fajne, a resztę odłożę tak. na bok. O samym rozeznaniu będziemy rozmawiać w następnym odcinku, bo tak jak ten odcinek. Ta dyskusja będzie podzielona na dwie części, ale tak sobie myślę o, mm, o samym podejściu, też do spowiedzi i samym fakcie, bo tak jak mówimy, są różni księża, to też są ludzie. Czasami ten sakrament może być niegodziwie udzielony. Natomiast y, takie historie też słyszałem kiedyś. To nie są jakieś historie sprzed chwili. E, idę do spowiedzi. Nie dostanę rozgrzeszenia. Ale potem idę do innego księdza i dostanę rozgrzeszenie. Tutaj yy, yy, wchodzimy w taką bardzo delikatną materię, yy, bo są sytuacje, gdzie rozgrzeszenia się nie tyle odmawia. Ja w ogóle powiedziałem, że idę do księdza, tak? Ale to tak. jest już okej. Okay. Tak. Yy, nie tyle yy, się odmawia, tylko odkłada. Kiedy nie można rozgrzeszyć? Kiedy jeden z warunków nie jest. Y, spełniony w momencie odbywania spowiedzi. Y, typowa rzecz. Y, no, y, związ, ktoś żyje w związku niesakramentalnym, a więc na stałe, podkreślam, na stałe żyje w grzechu. I w momencie odbywania sakramentu pokuty, nie może dokonać postanowienia, że. Zmieni swoje życie, albo zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby z tego się wyzwolić. Oczywiście, jeżeli ktoś czyni takie postanowienie, to może otrzymać i, yy, i robi to szczerze, to otrzymuje rozgrzeszenie. Natomiast, że zrywa z grzechem na stałe. Czyli Te, albo bierze ślub yy, kościelny, albo nie rozstaje może, się albo i, rozstaje. Nie, i, i, i nie żyją jak małżonkowie, nie będąc małżeństwem. Tu chodzi, podkreślam, o yy, określenie na stałe. Podłóżmy ten przypadek. Podam taki sobie zmyślam teraz, że przychodzi do spowiedzi mafiozo i spowiada się, że wybudza haracz, terroryzuje ludzi, e, dopuszcza się kradzieży strasznych, no, no w ogóle e, najgorsze rzeczy. Bracie, czy chcesz z tego się wyzwolić? A nie, to już moja robota. Ja mam rodzinę na utrzymaniu, nadal będę to robił. Rozumie, e, rozumiecie Państwo. Nie ma dyspozycji, podkreślam, w momencie odbywania sakramentu. Natomiast, jeżeli człowiek na przykład przeklina, no wie, że to jest jego słabość, no i w momencie odbywania spowiedzi, on naprawdę chce z tego się wyzwolić, ale zdaje sobie sprawę, że może się to jeszcze zdarzyć, bo w ogóle grzechy się powtarzają, ale w tym momencie jest dyspozycja, może otrzymać rozgrzeszenie. I to, co Pan powiedział, że ktoś idzie do spowiedzi i wie, że nie otrzyma rozgrzeszenia. I to nieraz mi się tak zdarzało. Ktoś ma takie pragnienie wyrzucenia z siebie tego brudu grzechowego, ale wie, że nie, nie otrzyma, bo życie ma tak... Właśnie miałem to zapytać. Tak, a, że życie ma tak skomplikowane, że wie, że nie dostanie. Ale to pragnienie jest w człowieku tak silne i często ludzie zaznaczają, wiem, że mnie ksiądz nie rozgrzeszy, ale proszę mnie wysłuchać. I z, od strony takiej czysto sakramentalnej, takiej, bym powiedział, kanonicznej, y, tak, nie ma rozgrzeszenia, bo nie może być, bo nie ma dyspozycji, bo coś jest na stałe. Prawda? Jak sobie powiedzieliśmy. Ale y, ja jestem przekonany, że taka osoba, która ma taką determinację, żeby y, nie żyć w grzechu, y, że chociaż w taki sposób przyjdzie i choć rozgrzeszenie dostanie, Pan Bóg nie zostawi go. On kiedyś doświadczy miłosierdzia i, i jeszcze nas wyprzedzi w drodze do królestwa. Wiem, że teraz to, o co zapytam, to jest tak naprawdę sprawa między Księdzem a Panem Bogiem, w trójcy jedynym, czyli Duchem Świętym w tym momencie, który działa w konfesjonale, ale skąd Ksiądz wie, co powiedzieć? Yy, Sorry, nie. ale tak. Yy, to, to jest bardzo szeroki temat. Kiedy ktoś potrafi. Jak jest zbyt intymnie, to sorry, to przepraszam. Nie, ale... nie, nie, ja tylko ogólnie mogę powiedzieć. Każdy penitent jest inny. inny. Ma rodzaje grzechów, inne słabości. I wiadomo, że do każdego staram się, staram się dostosować naukę. Ale ja nie wiem. W momencie, jak ktoś odbywa spowiedź, przychodzą różne myśli i to rzeczywiście znatchnienia Ducha Świętego, na co zwrócić uwagę, co powiedzieć, ale jestem świadom, że, że nie zawsze wiem, co powiedzieć. Wiele razy jest tak, że wręcz mówię akurat tutaj musiałbym. Dopytać kogoś, bo tutaj akurat nie do końca na tym się znam, bo materia jest czasem tak skomplikowana i ocena moralna jest tak trudna czasem, że lepiej nie dać jakiejś nauki, niż, niż się mądrzyć i dać błędną naukę. Skoro już wiemy, że ksiądz jest potrzebny i spowiedź jest potrzebna właśnie przez pośrednictwo księdza obecnego w konfesjonale, to co mam zrobić z poczuciem, kiedy... Bo tak się też pewnie zdarza wielu naszym mhm. widzom. Idę do spowiedzi, taki nastawiony tak teraz, potrzeby ducha, serca. Chcę szczerze, jestem przygotowany, pomodliłem się przed, pomodlę się po. I ja wyznaję swoje grzechy, wymiotuję tymi grzechami, po czym tylko słyszę rozgrzeszenie, pokutę. Pokutę i rozgrzeszenie i Zero rozmowy. Mogę powiedzieć tylko, no szkoda. Szkoda. Y Przyznam się, to chodzi o mnie. Miałem tak, hmm. taką Ta, sytuację. Y, są różne, y, różne sytuacje i okoliczności odbywania spowiedzi. Y, Czy ja powinienem się jeszcze raz? Nie, 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 nie. Spowiedź jest ważna. Nie, nie, absolutnie. Y, tylko y, czasami jest tak, że komuś można poświęcić dużo czasu, albo y, sytuacja jest taka, że bezwzględnie trzeba poświęcić dużo czasu. Bywa tak, że jest coś takiego jak nacisk kolejkowy i na przykład teoretycznie, teoretycznie spowiedzi nie powinno odbywać się na przykład w czasie mszy świętej. No bo przepisy liturgiczne mówią, że nie powinny się nakładać sakramenty jeden z drugim, ale jeśli racje duszpasterskie tego wymagają. No i teraz sobie nie wyobrażamy spowiedzi, żeby nie było w czasie mszy świętej. Natomiast Natomiast to zależy też od gorliwości księdza. Może być coś, czego no nie umiem jakoś określić, ale nie powinno się, nawet bez krótkiej nauki, chyba że i tu absolutnie usprawiedliwiam jeżeli ktoś ma ogromne kłopoty ze słuchem, wyznawszy grzechy Prawie że na pół kościoła bywają takie y, krępujące sytuacje. Tylko proszę głośniej, bo ja nic nie słyszę. To ja nie daję nauki. Tylko rozgrzeszam i jeszcze nawet pokażę, jaka pokuta pokazując różaniec, dlatego że wtedy y, no, y, zabijamy taką intymność. I to jest krępujące nawet dla pozostałych osób, które y, muszą y, słuchać, co ksiądz mówi. To wtedy nie daje. I te osoby też wtedy obowiązuje tajemnica spowiedzi. Nie, no, nieświadomie no, zostali tak. w to wciąż, że tak, tak. powiem. Wciągnięci, y, tak, wciągnięci, nie, ale, ale nie wiedzą co zrobić. Y, mają czasem ludzie z tym kłopot, dlatego osoby niedosłyszące albo wchodzą teraz coraz częściej, są te konfesjonały zamykane, albo wręcz przyjść i w jakimś pokoiku się wyspowiadać, w salce ministranckiej, tak jak u nas w parafii. Ktoś, y, kto nie dosłyszy, wie, przychodzi. Ksiądz, y, natomiast y, natomiast no, szkoda, że, że, że ksiądz tam y, y, nawet. Y, Jednej drugiej sprawy nie dotknie, jakoś nie, nie ujmie, bo żeby penitent nie poczuł się troszeczkę no, jak na taśmie, w jakimś zakładzie produkcji. Tak jest to jak ta tak. pieczątka, tam ta koperta tak, na poczty, tak, tak. tu w ten no, no, Mogą być, podkreślam, sytuacje nadzwyczajne, że. Yy, Mo, może na przykład mogą być jakieś misje i setki ludzi, bywa tak, do, do konfesjonału, nie można przyspowiadać. Nie, to już nie mówimy o tych sytuacjach. Nadzwyczajnie. Tak. Ale w, w zwyczajnym rytmie, no, nie powinno się musza... odesłać. Dlatego jest ta formuła, a ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. No i jednak jakaś nauka, żeby była. A czy ty, ojcze duchowny, też masz modlitwę po spowiedzi? Co, co robicie? Jak wychodząc z konfesjonału, ksiądz musi... Bo my... Świedcy mamy, też powinniśmy się pomodlić. Oczywiście. A to też od gorliwości księdza. No, idąc do konfesjonału, no, nie, no jest cała... choćby nawet akt strzelisty powierzać penitentów, którzy zaraz do mnie przyjdą a, po, albo po wyjściu z konfesjonału powierzać penitentów, którzy właśnie skończyli się spowiadać. I jak ksiądz nie musi, to zauważcie, że często ksiądz jeszcze chwilę zostaje w konfesjonale i, i to już jak on to robi, jak on się modli, to zostawmy, ale, ale no, ja nie ukrywam, że często potem w modlitwie różańcowej, w brewiarze, modlę się za swoich penitentów, których wyspowiadałem i których Pan Bóg mi przyśle. Także y, nawet lepiej, że jest ksiądz, bo jeszcze jesteśmy wszyscy omodleni. Ksiądz Bogusław Kowalski, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ksiądz Boguś wyjaśnił? Mam nadzieję, że tak. Michał Opaciński, dziękuję również. O rozeznaniu będzie w kolejnym odcinku.